Pokój, Wam bracia, witajcie. 25. Niedziela okresu zwykłego. Słuchamy Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym ramkiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im, idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich, aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali podenarze. Gdy więc przyszli pierwsi, Myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc, ci, ostatnią, ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czyż nie o denara umówiłeś się ze mną, Weź co twoje i odejdź, chcę też i temu ostatniemu dać tak samo, jak Tobie, czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę, czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry, tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo pańskie. Kiedy słucham tego słowa. To nie, nie tyle porusza mnie ta dobroć gospodarza, który ma denara dla wszystkich. Wiemy, że denar był zapłatą za dzień pracy zapłatą, która wystarczyła, żeby wyżywić, nakarmić, utrzymać rodzinę przez dzień. Zostawało też jeszcze trochę na, na następny. Ale bardziej porusza mnie dzisiaj to, co mówią ci nienajęci o 11 godzinie. Widzimy gospodarza, który wychodzi wczesnym rankiem, o 6, o 9, o 11. I o tej 11 pyta się, czemu stoicie tu cały dzień bezczynnie. A oni odpowiadają, bo nas nikt nie najął. I myślę sobie, ale przecież ten gospodarz wychodził, był na tym rynku. Był wczesnym rankiem, było o 6, było dziewiątej, i dopiero o 11 tamci są gotowi dać się nająć. Dlaczego nie dali się nająć wcześniej? Oczywiście, kiedy myślimy tymi obrazami, jakie są dzisiaj w świecie, pamiętam lata 80, 90 w Wiedniu, kiedyś mówiłem, że Pan Bóg dał mi taką łaskę, że przez 11 lat... Byłem w, w obszarze języka niemieckiego, mogłem tam głosić dobrą nowinę i widziałem takie scenki. Były w Wiedniu, na obrzeżach Wiedniu, ulice, gdzie gromadziły się konkretne nacje. I oni przychodzili wczesnym rankiem i czekali na tych, którzy przyjeżdżali busami, szukając robotników do konkretnej pracy. I nie, nie wszyscy się nadawali, bo szukali nie wiem, murarzy albo stolarzy albo. Jakichś innych ślusarzy czy hydraulików do konkretnych prac, i ci, którzy nie potrafili zrobić pewnych rzeczy, no nie mogli dać się nająć, i zostawali bezczynnie, i godziny uciekały, i pieniądze uciekały. Taki był, taki był obraz wtedy tych, którzy wyjeżdżali za chlebem za granicę. Ale to jest obraz, który jest w tym świecie, i ci, którzy najmowali bynajmniej, nie byli dobrymi, Gospodarzami, którzy umawiali się na, na dobrą cenę. Tu jest zupełnie inny obraz, bo jest obraz tego gospodarza, który szuka owcy zagubionej, prawda? Który, który wychodzi wiele razy, żeby nająć robotników, żeby, mu, żeby mogli mieć życie wieczne, żeby mogli mieć życie. Dlaczego więc ci nie dali się odnaleźć wcześniej, nikt nas nie znają. Dla mnie taką odpowiedzią są dzisiaj te dwa pierwsze czytania. W ogóle ta liturgia budzi wiele we mnie wspomnień z przeszłości, chociażby list świętego Pawła do Filipian. Myślę, że to jest jedna z tych pierwszych przyczyn, dlaczego tak długo oni zwlekają. Dlaczego ja tak długo zwlekam, żeby nać, dać się nająć, yy, żeby mieć życie wieczne, mieć tego denara, mieć ten chleb, który mnie może nasycić? To jest to, co mówi dzisiaj święty Paweł: Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Pragnę odejść, pragnę umrzeć, aby być z Chrystusem. To jest ta pierwsza rzecz. Yy. Z jednej strony, owszem, pragnę Chrystusa, ale umrzeć nie mam ochoty. Żeby nać, dać się nająć, żeby móc mieć życie wieczne, trzeba e, mieć tą gotowość e, oddania swojego życia, mieć w nienawiści swoje życie, ten swój sposób postępowania, swój sposób rozumienia, co mnie może nasycić. I myślę sobie o tylu, wielu sytuacjach, w których Chrystus przychodził do mnie, żeby mnie odnaleźć, ale ja wcale nie chciałem tego denara, który on mi oferował, nie chciałem życia wiecznego, ale wolałem 30 srebrników tego świętego spokoju, zadowolenia nasycenia tych porządliwości, to jest właśnie ten jeden z głównych powodów, bo żeby być z Chrystusem, żeby być jego uczniem, pamiętacie, Chrystus mówi, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech ma w nienawiści swoje życie. I Chrystus przychodzi wielokrotnie, przychodził w różnych sytuacjach i myślę, że nie będę opowiadał moim doświadczeniem, ale myślę sobie o, o, o małżeństwach. Wielokrotnie przychodzi Chrystus, żeby szukać, żeby dać życie wieczne i przychodzi, zapraszając do tego, żeby mieć w nienawiści swoje życie. Nie wiem, może przychodzić w takich kłótniach małżeńskich. I co robimy wtedy, jak są te kłótnie małżeńskie? Wkraczamy w te kłótnie i. Siadamy do stołu, i próbujemy wysłuchać to, co ten drugi ma przeciwko nam, żeby móc dać się poprowadzić ku jedności. A jedność buduje się, kiedy, kiedy Chrystus we mnie zburzy ten mur wrogości. Czy też w tym momencie nie chcę tego denara, nie chcę, żeby, żeby przychodził i, i dawał mi jedność w małżeństwie. Albo z, z dziećmi, które nagle zaczynają zachowywać się w sposób straszny. Jestem gotowy wejść w tą sytuację, żeby mi otrzymać tego denara, da, dać się nająć, czy też wolę tych 30 srebrników świętego spokoju, mówiąc: Ze mną się tak nie rozmawia, przecież ja tu na ciebie pracuję, mój dom, moje zasady. Nie, nie będę z tobą rozmawiać, jak tak będziesz krzyczał, jak się tak będziesz zachowywać. To jest ta jedna rzecz, żeby być z Chrystusem, żeby dać się nająć, być razem z Nim, jest potrzeba tego obumarcia, zrezygnowania, może z własnego honoru albo z tego świętego spokoju. I druga rzecz to jest właśnie to, że to, co mówi dzisiaj prorok Izajasz, szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. To są te momenty, kiedy On pozwala się znaleźć. Właśnie w takich sytuacjach trudnych, kłótniach, problemach, konfliktach, buntach, to jest ten, ten moment, kiedy On wychodzi i mówi, nikt was nie najął jeszcze, Szukałeś siebie cały czas, szukałeś świętego spokoju, szukałeś własnej, własnej przestrzeni, mi się coś od życia należy. I co masz to życie? Przyszło ono? Takie słowo, które, które słyszę, które dzisiaj zaprasza mnie do nawrócenia, do tego, żeby skorzystać dzisiaj z tej szansy, którą daje ta. Ten, oddaje ten dzień, ten ósmy dzień tygodnia. Będziemy gromadzić się na Eucharystii i będziemy słuchać Chrystusa, który będzie przychodził, żeby nas nająć, mówiąc, to jest moje ciało, bierz i jedz, moja krew na, na odpuszczenie grzechów, bierz i pij, to czyń na moją pamiątkę. Kiedy będziemy siadać razem do stołu, żeby się modlić, żeby wspólnie jeść posiłek, żeby tracić ten czas, dla drugiego, umieć wysłuchać tych pretensji, które drugi ma, nie próbując budować muru wrogości, mówiąc: ale tak się ze mną nie rozmawia, nie możesz mi zadawać takich pytań, tak się mnie nie traktuje w tym domu, nie wolno tak mówić, nie wolno tak postępować. Chrystus wychodzi. Nie bądźmy dzisiaj głupi, bracia, mówiąc: nikt nas nie nają, Bo to jest ten moment, w którym Chrystus wychodzi. Żeby nas nająć, żeby nam dać denara na życie wieczne, dać nam życie wieczne, da, dać nam jedność w małżeństwie, powiązać te wszystkie zerwane relacje z dziećmi. Przychodzi w tych chorobach, w tych trudnościach, w starości, w niedołężności, przychodzi, żeby dać nam życie wieczne. Nie próbujmy zadowalać się tymi 30 srebrnikami świętego spokoju, ucieczki w nasze hobby, w agresję. W zniewagi, w budowanie murów, ale pozwólmy mu się nająć dzisiaj. Takie słowo, które słyszę. Dobrego dnia, bracia, pokój wam.